był piękny, patriotyczny koncert żołnierzy Leszczyńskiego 125 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej uczcili pamięć żołnierzy wyklętych i 77. rocznicę powstania Armii Krajowej. Zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury witał dowódca batalionu podpułkownik Dariusz Wyżykowski. To dzisiejsze święto to jest taka klamra spinająca okres ponad dwumiesięcznych obchodów odzyskania niepodległości, wybuchu powstania wielkopolskiego, przysięgi wojskowej 26 stycznia na Placu Wielkopolskim, święta 12 Wielkopolskiej Brygady, 77. rocznicy powstania Armii Krajowej i dzisiejszego święta Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gościem specjalnym uroczystości była kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, łączniczka Armii Krajowej, więźniarka obozów koncentracyjnych, która na koncert przyszła z córką. Wojska Obrony Terytorialnej przejęły tradycje związane z Armią Krajową. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w Polsce 1 marca od 2011 roku. Datę wybrano nieprzypadkowo, to dzień rozstrzelania w 1951 roku oddziału pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk. Świat miał zapomnieć o tych, którzy nie akceptowali zmian ustrojowych w Polsce po II wojnie światowej i nie złożyli broni. Im dedykowany był ten słowno-muzyczny koncert. Dziś idę walczyć, ma. Noszą na pasu lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Gdy zapłonął nagle świat, bez droża mi szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką nosi się mgła. Poszła śladu, ni znaku, tylko dyktjar w oddali gdzieś gra. Na zakończenie koncertu, którego wykonawcami byli muzycy ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, wiceprezydent Adam Mytych wręczył kwiaty. Na obszerne fragmenty koncertu zapraszamy tuż po Teleobserwatorze na telewizjaleszno.pl i Facebook Telewizji Leszno.